Problemem jest chipować czy nie chipować zwierzaków. W naszym mieście od 4 lat chipujemy bezpłatnie pieski i jest to bardzo dobra, właściwie jedyna słuszna droga dla właścicieli czworonogów. To nie tylko jest tak, że zabezpieczamy pieska i jest w jakiś sposób odnotowany w bazie danych, ale chodzi o spokój właścicieli, którzy nie muszą się martwić, jak pies przez przypadek zginia, różne rzeczy się zdarzają. Wtedy mamy miejsca, lecznice legionowskie, Straż Miejska posiada specjalne czytniki, gdzie można zidentyfikować zwierzaka i wraca do domu, nie musi tułać się i być na przykład oddany do schroniska. Także jest to dobre i dla właściciela psa, i dla samego psiaka, który nie cierpi. 4 lata to dużo zaczipowanych zwierząt, ale jeszcze nie wszyscy mają świadomość, że to jest bardzo potrzebne. Ja spotykam się z argumentem, ale ja swojego pieska na przykład nigdy nie zostawiam samego. I wtedy pytam, a załóżmy idzie pani ulicą z pieskiem, zasłabnie pani, mdleje i co? No rzeczywiście o tym nie pomyślałam. To są takie przypadki, których nie bierzemy pod uwagę, a które się niestety zdarzają. Nie ukrywam, że jest to także bardzo korzystne dla naszego miasta, dlatego że pies, który idzie do schroniska, kosztuje miasto dość dużo pieniążków, idą za nim te pieniądze. W momencie, gdy jest zaczipowany, my odszukujemy właściciela i sprawa jest zakończona. Także wszystkich zachęcam do chipowania. Jest to zupełnie niebolesny zastrzyk, po prostu iniekcja króciutka. Piesek tego praktycznie nie odczuwa, a dla wszystkich jest to bardzo korzystna rzecz. Jeżeli ktoś chce zaczipować psa, wystarczy zgłosić się do legionowskich lecznic. Właściwie chyba wszystkie mają podpisaną umowę z miastem i bezpłatnie będzie zaczipowany, będą prowadzone dane do bazy danych i piesek będzie zabezpieczony, a właściciel również.